Witam serdecznie Państwa. Chciałbym powitać naszych prelegentów, czyli doktora Tomasza Kozłowskiego i Tomasza Kęsego, działacza. Przepraszam, co ty musiał. Kęsego, działacza Solidarności Polski Południowo-Wschodniej, o tak powiem, bo trudno do jednego województwa zamknąć to w obszarze jednego województwa. Niezwykle bogaty biogram pana Kęsego macie Państwo w materiałach konferencyjnych, więc nie będę tego powtarzał, bo trwałoby to zbytnio. Mówiąc o Solidarności okresu Karnawału Solidarności, o Solidarności rolników indywidualnych, trzeba chyba powiedzieć o tym, co stanowiło powód, dla którego ruch związkowy dość aktywnie rozwijał się na obszarze całego kraju, ale również o tym, co stanowiło główną przeszkodę dla masowości tego ruchu, czyli rozmaitego rodzaju podziały, różne koncepcje tworzenia związku, koncepcje, kto do tego związku może należeć. Warto chyba również zastanowić się nad tym, dlaczego do zjednoczenia ruchu związkowego, chłopskiego, solidarnościowego tak naprawdę nigdy do końca nie doszło. I również można byłoby zastanowić się nad takimi kamieniami milowymi w historii tego ruchu, czyli nad strajkami rzeszowsko-ustrzyckimi, nad strajkiem bydgoskim, nad walką o zarejestrowanie NSZZ rolników indywidualnych, a później innych związków rolniczych. Można byłoby wymienić uwagi na temat stosunku oficjalnego ZSL-owskiego ruchu do związków zawodowych rolników i zastanowić się również nad tym, czy postulaty, które zgłaszała Wiejska Solidarność, czy te postulaty zostały zrealizowane, czy też dalej czekają na realizację i czy zachowały swoją aktualność w warunkach zmienionego ustroju. Dziękuję bardzo. Oddaję głos doktorowi Kozłowskiemu. Witam Państwa. Nie mamy tutaj czasu, myślę, na jakieś przedstawienie dokładne, chronologiczne historii Solidarności Rolniczej w latach 80-81. To było zbyt szczegółowe. Ja starałem się skonstruować moje wystąpienie w ten sposób, żeby mielibym, o czym już Pan wspomniał, kilka czynników, które wpływały mobilizując na ten ruch, które przyspieszały jego powstawanie i kilka czynników, które go hamowały. Zastanowić się także nad kwestią zjednoczenia tego ruchu i temu, czemu nawet po zjednoczeniu Solidarność Rolnicza nie rozwinęła w pełni swojego potencjału. Kiedy spojrzymy tutaj, kiedy były odczytywane listy na samym początku, padały takie określenia, że pamiętamy o Solidarności Miejskiej, zapominamy o Solidarności Wiejskiej. Trzeba powiedzieć, że kiedy na przykład spojrzymy na liczebność tych obu związków w grudniu 80 roku, to według różnych wyliczeń Solidarność Rolników Indywidualnych, bez względu na to, która to była organizacja, w całym kraju objęła 100 gmin, 300 wsi i około 40 tysięcy osób. W tym czasie Solidarność miała 10 tysięcy komisji zakładowej i 7 milionów członków w całym kraju. Skąd ta różnica, skąd dysproporcja? Po pierwsze, wydaje się, to jest oczywiste, ale trzeba to powiedzieć, logistyka. Czym innym był ruch zawodowy rodzący się na wsi, czym innym był ruch zawodowy rodzący się w największych zakładach pracy. Oczywiście, że łatwiej zorganizować strajk, założyć komitet zakładowy, mieć zaplecze logistyczne, mieć dróg, mieć łączność z krajem, jak się jest związkowcem w Stoczni Gdańskiej, która ma 15 tysięcy pracowników i gigantyczne zaplecze. I rzut kamienia do Stoczni Gdyńskiej, która miała jedną z największych drukarni na wybrzeżu, jeżeli mówimy o stanu strajku sierpniowym. Tak więc to jest jeden z tych elementów. Po drugie, inaczej oczywiście wygląda organizacja strajku.
w takim zakładzie, a inaczej organizacja Strajk to na wsi. Strajk w zakładzie, ludzie mogą rozpocząć strajk okupacyjny, zostać w zakładzie pracy, który znają, gdzie mają pewne udogodnienia organizacyjne i inne tego typu rzeczy. Rolnicy nie mieli takiej możliwości. Te techniki, które były później używane w 1981 roku, czyli zajmowanie jakichś budynków lub odmowa dostaw obowiązkowych, to po pierwsze były mniej skuteczne środki nacisku na władzę, po drugie były dużo bardziej niebezpieczne. Władza miała opory, żeby wejść, spacyfikować strajk w jakimś zakładzie pracy, a co innego było, kiedy grupa rolników czy związkowców zajmowała jakiś budynek. Tak? To jest zupełnie co innego. Po drugie, co jeszcze hamowało rozwój Solidarności Rolników Indywidualnych? Brak jednolitego przywództwa, brak symbolu. Kiedy mamy rodzącą się Solidarność, dla wszystkich w całym kraju jest jasne, mimo że porozumienia były podpisywane w kilku różnych miejscach, w trzech albo w czterech, jeżeli doliczymy porozumienie katowickie z września, to jednak dla całej Polski, działaczy z całego kraju, było jasne, że symbolem jest Gdańsk, Stocznia Gdańska, tamtejsze MKS Lech Wałęsa. Tak, kiedy w sierpniu, we wrześniu, kiedy jeszcze trwają protesty siłą rozpędu, inne zakłady z całego kraju mówią, że strajkują w Solidarności ze Stocznią, z Gdańskiem, wysyłają swoich delegatów. Solidarność Rolników Indywidualnych nie miała takiego symbolu. Dopiero później można mówić, że takim symbolem stały się strajki rzeszowsko-ustrzyckie, podpisane porozumienia, które były takim odpowiednikiem tej Stoczni Gdańskiej. To też kwestia właśnie tego symbolicznego przywództwa. Wiadomo, że przywództwo Lecha Wałęsy na przestrzeni 80-81 roku było kwestionowane, jednak on miał bardzo silną pozycję. W Solidarności Rolników Indywidualnych wydaje się, że nie było kogoś takiego. Wcześniej pan Kęcik mówił o tym, że przekleństwem po części tego ruchu był brak silnych liderów. Osoby z dużym autorytetem, z dużym doświadczeniem często wahały się przed przystępowaniem do tego ruchu. Osoby, które już w nim działały, żadna z nich nie miała na tyle silnego charyzmy, potencjału, uznania, aby no właśnie stać się takim symbolicznym przywódcą. Później, na fali właśnie strajku rzeszowsko-ustrzyckiego, takim przywódcą po części stał się, po części został wykreowany Jan Kułaj. No jednak on cały czas niósł ten... Jego osoba, mimo że była nazywana chłopskim Wałęsą, nie podźwignęła jednak tego ciężaru odpowiedzialności. Jan Kułaj był zdecydowanie mniej doświadczony niż Wałęsa w tamtym czasie. Nie miał jednak tak silnej pozycji, po części był wyniesiony w trakcie tego zjazdu poznańskiego do roli lidera. I też później prawdopodobnie stały się... Znaczy była kwestia jeszcze późniejsza, braku jego doświadczenia, która rzutowała też na jego działalność w stanie wojennym, czy na jego skłonność do pójścia na kompromis w stanie wojennym, przez co nie mógł być on także symbolem Solidarności Rolników Indywidualnych później w latach 80., tak jak udało się jednak Lechowi Wałęsie, który jednak dużo skuteczniej przetrwał okres internowania. Tutaj może, nie wiem, jeżeli będzie można, ja bym prosił pana Kęcika o powiedzenie jakiegoś dwóch słów interpretacji osoby Jana Kułaja. Bo ja dobrze pamiętam, kiedy pisałem książkę, to było dawno temu, jeden z cytatów, który najbardziej mi się wrył, on był w dokumentach Służb Bezpieczeństwa, to był bodajże październik 81 roku, w Warszawie zebranie jakiejś części kierownictwa OKZ-u i pan Kęcik mówi oskarżycielsko: zepsuliście chłopa, o Janie Kułaju. Zepsuliście, nie wspieraliście go, nie otoczyliście go opieką i teraz jest problem, on nie daje sobie rady. Prosiłbym może o jakąś refleksję, wspomnienie, czy to jest adekwatna wypowiedź. Kolejny czynnik, który przeszkadzał w organizacji Solidarności Rolników Indywidualnych, niewątpliwie działalność władz. Nie mówię tutaj tylko o działalności służb bezpieczeństwa,
która moim zdaniem pozwalała sobie na dużo więcej i dużo ostrzejsze represje w stosunku do działalności działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych niż do, w stosunku do działaczy tej Solidarności Miejskiej, ale mówię także o kwestiach systemowych. To znaczy, o ile Moskwa została w pewnym stopniu zaskoczona, nie miała wyjścia, musiała się pogodzić z powstaniem Solidarności, rejestracją Solidarności, to nie miała zamiaru pogodzić się z tym, aby w Polsce powstały związki zawodowe rolników indywidualnych. To było wyraźnie powiedziane, to jest efekt pewnego kompleksu, klisz, które były w kierownictwie sowieckim, które obawiało się, że to jest powrót jakiegoś nowego, koncesjonowanego PSL-u w Polsce. No poza tym jeszcze oni zupełnie inaczej odczytywali, o czym była już mowa wcześniej, kwestie kolektywizacji, braku tej kolektywizacji w Polsce. To rzutowało na to, że byli bardzo przeciwni nawet taktycznemu zarejestrowaniu organizacji Solidarności Rolników Indywidualnych. Wojciech Jaruzelski jako premier, Stanisław Kania jako pierwszy sekretarz wielokrotnie obiecywali w rozmowach z towarzyszami z Moskwy, że nie zarejestrują Solidarności Rolników Indywidualnych. Stąd tak, a nie inaczej toczyły się kolejne rozprawy rejestracyjne przed Sądem Wojewódzkim i Sądem Najwyższym. Bo te rozprawy były, znaczy wynik tych rozpraw był jednak z góry określony. Na podstawie dokumentacji wiemy, jak wyglądał przebieg procesu rejestracyjnego Solidarności Miejskiej. Tam wyraźnie dochodziło do tego, że biuro polityczne interweniowało w orzeczenie Sądu Wojewódzkiego, było niemal podyktowane. Biuro polityczne wystosowało odpowiednie uwagi, które później przedstawił sędzia. No, w stosunku do Sądu Najwyższego nie mamy stuprocentowej pewności, ale prawdopodobnie tak, że było to w jakimś stopniu sterowane. Więc tutaj mamy gigantyczny po prostu opór ze strony władz. Teraz jakie czynniki wpływały na to, że Solidarność Rolników Indywidualnych się rozwijała, miała jednak jakąś szansę później przyspieszyć z tych 40 tysięcy w grudniu 80 roku, to powiedzmy 800 tysięcy w połowie 81 roku. Na pewno były, nie będę tego rozwijał szerzej, mówiliśmy o tym wcześniej, fundamenty, które zostały położone przed sierpniem 80 roku, mieliśmy o tym cały poprzedni panel. Ale także kwestia wspierania Solidarności Rolników Indywidualnych przez Solidarność Miejską. To jest bardzo istotny czynnik. Czy w Solidarności, czy nawet w społeczeństwie istniała gigantyczna aprobata. Ona była nawet badana przez CBOS i przez niezależne badania socjologiczne. W zależności od grup docelowych, na których robiono badania, od 80 do 90% badanych było przekonanych o tym, że w Polsce jest potrzebny niezależny, samorządny związek zawodowy rolników indywidualnych. To są dane z końca 80 roku. To przekonanie było także niezwykle popularne w Solidarności Miejskiej, która starała się jakoś Solidarność Wiejską wspomagać, kompensując właśnie te braki, o których mówiłem wcześniej. Wspomagano dróg, wspomagano organizacje, wspomagano łączność, starano się w jakiś sposób umożliwiać emisariuszom związków zawodowych rolniczych podróżowanie do różnych miejsc, zakładanie nowych kół związków zawodowych. Z tym, że to już trzeba powiedzieć, że to wsparcie nie było jednostajne przez cały 80. i 81. rok. Po zarejestrowaniu Solidarności Rolników Indywidualnych w maju 81. roku to zarówno poparcie społeczne dla Związków Rolników Indywidualnych spada, jak i poparcie samej Solidarności. Wałęsa wielokrotnie mówił Majowi, nie damy wam pieniędzy, jesteście już zarejestrowani, radźcie sobie sami, jesteście legalni, nie możemy was wspomagać, nie możemy was wiecznie holować. To było też związane z tym, o czym powiedziałem, ze spadkiem popularności idei związków rolniczych w mieście, czy ogólnie w społeczeństwie, które wynikało po części z tego, że istniało w 80. i na początku 81. roku pewne fałszywe przekonanie o tym, że jeżeli rolnicy będą mieli swój związek zawodowy, to nagle wszystko się ruszy.
będą dostawy, będzie zboże, będzie jedzenie, będzie wszystko. Okazało się, że tu nie ma tej zależności. Kryzys w 1981 roku się pogarsza i tu pojawia się antagonizm na linii miasto-wieś. Ale do tamtego momentu Solidarność jest bardzo silnym wsparciem. Jeszcze silniejszym, nie wiem, czy można powiedzieć jeszcze silniejszym innym wsparciem, ale równie silnym jest wsparcie Kościoła. Począwszy od tego, o czym mówiliśmy, też wspominaliśmy w poprzednim panelu o wsparciu duchownych na tym najniższym poziomie parafii, ale tutaj trzeba też powiedzieć o wsparciu duchownych na najwyższym poziomie. Kardynał Wyszyński wielokrotnie apeluje do władz, naciska, prezentuje homilię, gdzie mówi o tym, że władze muszą się ugiąć i zgodzić się na rejestrację Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. I ten czynnik jest nie do przecenienia. Też jest kwestia teraz tego, co jednoczyło i było jakąś siłą Solidarności Rolników Indywidualnych na początku 1981 roku. Wspólny wróg, czy wspólny problem do rozwiązania. Było już wiadomo po licznych bataliach sądowych, po starcie ze Służbą Bezpieczeństwa, kolejnych negocjacjach z władzą, że jeżeli ruch rolniczy się nie zjednoczy, to nie ma szans na rejestrację. To znaczy dopiero zjednoczenie, stworzenie jednej organizacji, która będzie mogła się przedstawiać jako reprezentacja rolników indywidualnych, jednolita reprezentacja, która będzie mogła zmobilizować wszystkich swoich działaczy w jednym momencie, nie ma szans na wywarcie takiego nacisku na władzę. Więc mamy tutaj kwestię strajku w Rzeszowie Juszczyka, który stał się pewnym symbolem walki rolników o swoje prawa. Później mamy też zjazd zjednoczeniowy w Poznaniu, stworzenie tego wspólnego kierownictwa pod jeden przewodniczący. I później jeszcze walkę też o prawa rolników w Bydgoszczy. Ale to już nie wiem, czy mamy czas, żeby faktograficznie omawiać to wszystko. Później, jeżeli może to wyniknie, to przedyskutujemy. Na przykład bardzo byłbym ciekaw, czy są jakieś refleksje Państwa na temat technologii wyłaniania władz i technologii zjednoczenia, która miała miejsce w Poznaniu na zjeździe zjednoczeniowym, a także tych negocjacji, które były prowadzone chwilę wcześniej. To jest dla historyka nieuchwytne, przynajmniej tak mi się wydaje, dla mnie jest nieuchwytne w dokumentach. I na tym też polega kwestia późniejszej słabości Solidarności Rolników Indywidualnych. To znaczy po zjednoczeniu, kiedy ostatecznie udało się doprowadzić do rejestracji, legalizacji związków zawodowych, zostały poczynione oczywiście odpowiednie zmiany w ustawodawstwie, później Sąd Najwyższy zatwierdził ten wniosek, to znikł ten czynnik, który do tej pory pozwolił na zjednoczenie i wspólną walkę. Tak? Zaczęły się na nowo rozpędzać te wszystkie ruchy odśrodkowe. Na powrót zaczynało się dzielenie. Problem był także, problemy były kwestie organizacyjne. Nadal problem z organizacją, z prowadzeniem dokumentacji, zwłaszcza ze ściągalnością składek, co było jednak bardzo istotne w kontekście tego, że trzeba było prowadzić, stworzyć jakiś kadrowy związek, prowadzić szeroką działalność, wydawać pismo ogólnopolskie, tu były prowadzić biura, tu były cały czas problemy. Te walki wewnętrzne, które się pojawiły, przybrały nieraz dla mnie, kiedy ja o tym czytałem w dokumentach, momentami zupełnie niesamowite rozmiary. Znaczy, mam taki przypadek, może nie będę wymieniał jednego z działaczy, ale zupełnie pomniejszych, który spotykając się z oficerem Służby Bezpieczeństwa, który ma go w jakiś sposób zdyscyplinować, oficer Służby Bezpieczeństwa go dyscyplinuje, po czym ten człowiek mówi, no ale my tutaj mamy problem, bo my jesteśmy tym dobrym ruchem związkowym, a też są złe ruchy związkowe. Może Służba Bezpieczeństwa na przykład udostępniłaby nam część materiałów na temat jakichś innych
liderów, bo oni szkodzą ruchowi związkowemu i tutaj jest wspólna sprawa, wspólne pole działania, gdzie możemy się porozumieć. No nie wiemy, jak by się skończyła historia, czy doszłoby do dalszego rozpadu, czy może jednak do jakiegoś scalenia. Historię przerwało wprowadzenie stanu wojennego. To będzie na pewno w następnym panelu chyba omawiane. To może tylko dwa hasła. Internowano w czasie całego stanu wojennego 333 działaczy związków rolniczych. Tak więc jednak było dość silne uderzenie. Problemem dla ruchu rolniczego stała się, tak jak mówiłem wcześniej, pewna postawa czy nieudana gra Kułaja, który w przeciwieństwie do Wałęsy, który praktycznie powiedział, że nie będzie prowadził negocjacji, przynajmniej zgodził się na negocjacje, ale żadnych wiążących konkluzji nie podpisywał, nie zgadzał się, no to Kułaj jednak dał się trochę wyprowadzić różnymi, no to kwestia była też warunków, jak oni byli przetrzymywani w przeciwieństwie do innych internowanych. Wałęsa i Kułaj byli przetrzymywani indywidualnie, sami, więc właściwie Służba Bezpieczeństwa czy władze decydowały także, kogo będzie się do Wałęsy czy do Kułaja dopuszczać. To w połączeniu z dość długim okresem internowania dało możliwość pewnego psychologicznego rozegrania ustawienia Kułaja, aby zgodził się na jakąś ugodę, na zawarcie porozumienia z władzami. I to może wszystko. Ja mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu. Dziękuję bardzo. Następny zabierze głos Tadeusz Teks. Ja zacznę od tego, że bardzo się dziwię, dlaczego historia Solidarności Rolniczej jest do dzisiaj tak słabo opisana. Bo ona rzeczywiście jest słabo opisana. A przecież, proszę zwrócić uwagę na to, bo o tym się rzadko mówi. Ruch Dużej Solidarności nazywany jest ruchem społecznym. No ale tak szczerze mówiąc, to zapominamy trochę o tym, że 1 września 80 roku pojawiły się państwowe etaty, państwowe sekretarki, państwowe lokale, państwowe pensje, państwowe samochody służbowe i tak dalej. Ale cały świat, ten twór powstający, zainteresował głównie dlatego, że został on postrzeżony jako ruch społeczny. Ale teraz proszę zobaczyć, tak naprawdę rodził się zupełnie prawdziwy, bez etatów, bez pensji państwowych, bez lokali, ruch na wsi. I on powinien być nawet w pewnym stopniu bardziej interesujący dla badaczy. A nie jest. Czy to jest nam potrzebne? Czy potrzebne są badania historyczne, czy potrzebne jest ich upowszechnienie? My żyjemy w takim trochę trudnym teraz czasie, a szczególnie koledzy badacze, dlatego że słynny zwrot lingwistyczny, potem atak postmodernizmu, poststrukturalizmu, post i tak dalej, spowodował, że ta rola historii, która była przez całe wieki w jakiś sposób układana, ona potem nagle bardzo zachwiała się w tych podstawach. I my do dzisiaj nie bardzo wiemy, czy uprawianie historii ma służyć temu, żeby sobie o tym pogadać od czasu do czasu, czy też uprawianie historii może dać narzędzia, możliwości do rozwiązania jakichś problemów także współczesności. To są oczywiście bardzo skrajne stanowiska i ja bym tutaj nie chciał ani za tym, ani za tym, ale ja bym chciał przypomnieć takiego krakowskiego stańczyka, konserwatystę Józefa Szujskiego, który dobrze ponad 100 lat temu napisał, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. I w tym zakresie powrót
który teraz się zaczął na szczęście na całym świecie, a u nas mamy chyba z tym dalej jakiś problem, powrót do tej starej tradycji historycznej, takiej, gdzie wartości epistemologiczne, czyli wartości w zakresie adekwatności słowa wypowiadanego na ten temat do rzeczywistości. Także poprawność semantyczna, czyli ta poprawność nazw, określeń, definicji staje się bardzo ważna. Dlaczego? No bo tylko wtedy możemy się czegoś nauczyć. To jest to, o czym mówił dzisiaj Wiesiek Kęcik, tylko to inaczej. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj jeżeli coś nie było patriotyczne albo antykomunistyczne, to od razu jest podejrzane. A Wiesiek wymieniał nazwiska między innymi także urzędujących wtedy za komuny wiceministrów, którzy uczestniczyli w tworzeniu czegoś, co było niezależne. Więc myślę, że powinniśmy o tym wszystkim pamiętać. I teraz tak. Gdybym ja był młodym człowiekiem dzisiaj i próbował zrozumieć, co stało się 40 lat temu, 35 lat temu, zrozumieć na podstawie tego, co mógłbym przeczytać, co czytałbym w bibliotekach, w wydawnictwach IPN-u szczególnie, bo to jest prawie monopol, to ja bym tego nie był w stanie zrozumieć. Tego naprawdę nikt nie jest w stanie zrozumieć. Wszyscy coś robili, działali, walczyli, drukowali, pisali, biegali, rozdawali. A jak trafiamy na jakiś problem, to w tym momencie ten problem upraszczamy sobie. Ja dam kilka przykładów, bardzo konkretnych. Jest taki badacz w Rzeszowie. W ogóle będę mówił dużo o Rzeszowie, bo ja jestem Rzeszowa i znam najlepiej tę sytuację. Jest taki badacz, teraz jest nawet dyrektorem oddziału Instytutu. Nazywa się Dariusz Iwaneczko. Doktor Dariusz Iwaneczko. I on już dawno temu pewnie zastanowił się chwilę, jak to się stało, że taki był piękny strajk u nas w Rzeszowie, czwarte porozumienie społeczne i główny postulat wypadł ostatecznie. Strajkujący wycofali się z głównego postulatu, czyli rejestracji związku. I jak sobie to Dariusz Iwaneczko wytłumaczył? No, zracjonalizował to. Powtórzył to wiele razy, powtórzył totalną bzdurę. Powtarza mianowicie, że w tekście porozumienia rzeszowskiego władze zobowiązały się do zarejestrowania chłopskiego związku, czy rolniczego związku. To jest oczywiście totalnym nieporozumieniem. Ale na tym przykładzie chciałbym pokazać, do czego prowadzi takie daleko idące uproszczenie. Takie niewyjaśnienie tego, jak to było naprawdę, bo jakaś przyczyna oczywiście tego była. Podobnie musiała być jakaś przyczyna, że w tekście porozumienia rzeszowskiego zabrakło nazwy Solidarność Wiejska. Jakoś nikt się tym nie zainteresował. Tam władza miała, dotykała realną, rodzącą się potęgę. Pan doktor Kozłowski był tak uprzejmy, już kilka lat temu napisał, że ten ruch w Rzeszowie był wtedy najpotężniejszy, bo chyba tak rzeczywiście był. A tu nagle to, co jest robione pod szyldem Solidarności Wiejskiej. Te setki strajkujących przez półtorej miesiąca pod tym sztandarem Solidarności Wiejskiej. I teraz na tym finale, który ma być przecież ponoć taki wielki, taki ważny, ma być tym czwartym porozumieniem społecznym i tej nazwy brakuje. Brakowało nie tylko nazwy. Wiecie Państwo, czego brakowało? Brakowało całego korowskiego rytu, który wtedy przez nas, stu obecnych na sali, przez Janusza Sztutnika i przeze mnie, był tam przeciwko, nie tylko władzy, nie tylko przeciwko władzy, był wprowadzany. No, nam się jakoś udało do tego przynajmniej stanu wojennego, bo ta rzeszowska Solidarność jednak
z dużym trudem, z dużym oporem, ale no, w skali przynajmniej porównania z tym, co działo się wtedy w Polsce, była dość specyficzna. Tu chciałbym odpowiedzieć wprost na to pytanie doktora Kozłowskiego. Co stanowiło siłę tamtej Solidarności? Przede wszystkim zgoda. To banalne, ale to tak było. U nas było po prostu tak, że no rzeczywiście wieś miała potężnego sojusznika w starszej siostrze w Solidarności Robotniczej. To nawet moje własne doświadczenia. Ja byłem cały czas członkiem prezydium MKZ-u, potem MKR-u, a po pierwszym zjeździe byłem jeszcze do tego członkiem Komisji Krajowej. No i coś tam miałem do powiedzenia i coś tam miałem do zrobienia w tym Związku Rolniczym. Ja taką rolę swoją, Janusza, jeszcze był taki trzeci, Bogdan Duchań, który zapomniany i niedoceniany zupełnie, wtedy zrobił bardzo wiele bardzo ważnych rzeczy, ale także kilku innych kolegów z największego rzeszowskiego zakładu pracy, z WSK rzeszowskiego, Andrzej Kuźniar, Janusz Rut, także Antek Kopaczewski, który pomimo tego, że czasem lubił tak powiedzieć co innego temu, a co innego tamtemu, to jednak ma ogromne zasługi w tym. I myśmy, będę mówił tak jakby za Janusza i za siebie, jeżeli Janusz uważa inaczej, to będzie mógł to sprostować. Myśmy tak trochę spełniali taką rolę taksówkarza. Taksówkarza, który prowadzi taksówkę po bardzo dziurawej, wyboistej drodze. I naszym dysponentem, pomimo że nie byliśmy rolnikami, ja się urodziłem na wsi, ale rolnikiem to byli moi bracia-dziadkowie, potem już nie. Ale rolnicy byli naszymi dysponentami. Tyle tylko, że my czuliśmy odpowiedzialność, żeby mocno trzymać kierownicę. I to jakoś się udawało. I to jest najważniejsze. Trzeba się przełamać, trzeba zaryzykować. Historyk musi być odważny. Zrobił to do tej pory Andrzej Fryszke w tej swojej rewolucji Solidarności. On mianowicie wytłumaczył tam bardzo dokładnie na przykładach, szczególnie z grudnia 80 roku, dlaczego wtedy pewne interesy, pewne intencje dwóch dużych potęg, między którymi poruszał się związek, czy tam oba związki, zbyt często wydawały się podobne. Mam tu na myśli, powtarzam za Andrzejem Fryszkiem, z jednej strony władza, z drugiej strony Kościół. Tam nie musiało być współpracy. Ale lęk, obawa i to, co dotyczyło Solidarności Rzeszowskiej przed KOR-em, przed zbyt dużym wpływem ludzi z KOR-u, był powszechny i po stronie władzy, i po stronie Kościoła. To oczywiście z perspektywy i krótkiego, i długiego czasu należy postrzegać jako bardzo wielki błąd. Można było uzyskać dużo więcej, można było zrobić przede wszystkim dużo więcej w obszarze takim, który po kilkunastu miesiącach okazał się najważniejszy, i okazał się równocześnie pełen deficytów, to znaczy w świadomości ludzi. Bo w czasie karnawału można było pewne deficyty wyrównywać. Pan doktor Kozłowski powiedział, był problem z etatami, z działalnością. W Rzeszowie było tak, że WKZ od lipca 81 roku miał 7 etatów. I tam szło normalna praca, normalne funkcjonowanie z księgowaniem, ze składkami, z drukowaniem. Janusz bibliotekę zrobił, czytelnie, załatwiało się ludzkie sprawy, załatwiało się skargi, wnioski i tak dalej, i tak dalej. Bo było 7 etatów. Oczywiście pytanie, kto za to płaci. No to tutaj już nie można mieć żadnych wątpliwości, że większość tego to płacił MKR, czyli płaciła Solidarność Robotnicza. Ja sam czasem
przynosiłem, pamiętam, to była cirka 20 tysięcy złotych miesięcznie. Oprócz tego, że jeszcze były etaty i jeszcze były różne inne rzeczy. To, co czytamy w opisach strajku rzeszowskiego, na przykład, czyli tego wydarzenia, które było duże i być może pierwsze z serii tych dużych wydarzeń, to jest w ogromnej mierze nieprawdziwe. Dlaczego się to powtarza? Pomimo tego, że wystarczy wziąć 20 dokumentów, tych, które są w IPN-ie, już widać, że w tym jest mnóstwo nieprawdy. Dlaczego? Bo to jest wygodne, bo to jest ładne, bo nikogo już nie podpada, bo buduje się emocje. A czy to musi być zgodne z prawdą? No właśnie to jest to pytanie, że do końca to nie wiem, czy musi, czy nie musi. Ja powiem, bo 5 minut, ja powiem tak. Wszędzie można przeczytać, że strajk chłopski w Rzeszowie zaczął się 2 stycznia. A ja uważam, a ten strajk chłopski to myśmy we dwóch zorganizowali. Ja nie mówię o Ustrzykach, bo tam jest osobna sytuacja, w ogóle nie chcę mówić nic w imieniu Ustrzyk. Ale rzeszowski strajk zrobiliśmy w sensie no, takim fizycznym, zrobiliśmy we dwóch z Januszem. Zaczęliśmy, prawda? Potem oczywiście mnóstwo ludzi, dobrej woli, fantastyczna obsługa, kuchnia, ciepłe jedzenie, wszystko. Natomiast co stało się 2? 2 stycznia, moim zdaniem, pojawiła się kontrakcja ze strony SB przeciwko planowanej akcji solidarnościowej, Solidarności Wiejskiej. Bo w założeniu, w tym co myśmy organizowali w ostatnich dniach grudnia, w porozumieniu z Ustrzykami, to był strajk wyłącznie solidarnościowy z Ustrzykami. Im trzeba było pomóc, oni byli za słabi i ich sprawy były nie tylko sprawami życia albo śmierci, ale ich sprawy także były takie, że nie bardzo miał kto za tym natychmiast stanąć. I myśmy w takiej intencji chcieli im pomóc. Wiesiek powiedział dzisiaj bardzo dużo rzeczy, nie tylko mądrych, ale prawdziwych. Także powiedział to, że nie sztuka było iść w jakąś ilość i liczyć potem po cichu, że sprawdzi się leninowska teza, że ilość sama przejdzie w jakość. Prawda? Myśmy trochę podobnie tam zaczynali. Najważniejsza sprawa to było wesprzeć Ustrzyki. Ale z drugiej strony pojawiła się potężna kontrakcja. I początek strajku chłopskiego na pewno nie był 2 stycznia, dlatego że wtedy w grupie ludzi, która urządziła dość dużą hucpę, w budynku byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych znaleźli się w większości agenci SB. Otóż moja hipoteza jest taka, że przewidując, wiedząc o tym, że my wprawdzie po cichu, ale przecież nie dało się tego robić zupełnie w tajemnicy, że my przygotowujemy okupację Urzędu Wojewódzkiego po to, żeby solidaryzować się z Ustrzykami, została wywołana przez agentów SB awantura, bo to właściwie tak było na początku. Tam miały miejsca rzeczy zupełnie nieobyczajne. Tam jakieś te księgowe WRZZ-u były przetrzymywane na siłę, były rewidowane przez tych naszych kolegów agentów. Chodziło o to, że wtedy, kiedy zaczęłoby się coś w Urzędzie Wojewódzkim, Solidarność Robotnicza, duża już wtedy Solidarność Robotnicza, ale w której funkcjonowało bardzo wielu agentów, także u samej góry, powiedziałaby, że trzeba tam to szybko skończyć i zamknąć, dlatego że region nie jest w stanie wspierać równocześnie 2 różnych akcji protestacyjnych. Ale na szczęście ta taksówka, którą żeśmy jeździli, w jakimś momencie skręciła w prawo i doszliśmy do tego budynku, gdzie już działo się coś, co na pewno nie było początkiem strajku rolniczego. I jeszcze drugi obrazek, już skończę, jeszcze drugi obrazek.
Pan doktor Kozłowski w bardzo zresztą cennej historiograficznie przede wszystkim tej swojej pracy nie jest w stanie wytłumaczyć, jak to się stało tak naprawdę, że wtedy, kiedy Solidarność dostała kilka kopniaków, czyli nie ma rejestracji, tam to wszystko się już przeciąga, wiosna idzie i tak dalej, że nagle jakby znalazła dodatkową siłę do tego, żeby doprowadzić do rozmów. To nie jest wyjaśnione. A ja dam tylko taki obrazek. Otóż 10 lutego 1981 roku wiemy, jest ta sprawa w Warszawie w sądzie, sąd odmawia rejestracji. U nas na strajku w Rzeszowie 10 lutego jest pierwszy, dopiero wtedy jest pierwszy kryzys. Polega to na tym, że komitet strajkowy się kompletnie rozłazi. Jasiu Ogrodnik, przewodniczący komitetu, idzie do domu i się upija. Ludzie zaczynają wychodzić. Ten system taki techniczny, który trzymaliśmy jak kierownicę, żeby z budynku wychodziło tylko tyle osób, ile nowych przychodzi. Od tego był taki system łączników, tam w ogóle były cuda wiatr. On po raz pierwszy zawiódł dopiero 10 stycznia, czyli po ponad miesiącu trwania strajku. I wtedy Bogdan Duchań wpadł na bardzo prosty pomysł. Powiedział, trzeba zwołać WKZ rzeszowski. Tak się stało. WKZ się zebrał. Jedyną osobą spoza, która została wpuszczana, był Andrzej Gwiazda. Komitet strajkowy, jakaś część ta, która jeszcze była wtedy zborna, stała pod drzwiami, uszy nastawiali, co nam się dzieje w środku. Ale to zebranie WKZ-u przeważyło, że strajk mógł być dalej kontynuowany. Dlatego, że po prostu duch nowy wstąpił, łącznicy pojechali natychmiast na wieś, przywieźli nowych ludzi. Udało się utrzymać dyscyplinę, udało się utrzymać symptomy władzy nad tym wszystkim, co tam się działo. I teraz, słuchajcie, to jest 10. WKZ oczywiście nie rości sobie, natychmiast oddaje władzę Komitetowi Strajkowemu. Zresztą w skład komitetu wchodziło sporo ludzi z WKZ-u. Ja tu panu doktorowi przekazałem takie dwa teksty wydrukowane w gazetce Prwamy. I wtedy powstaje ten apel, który mówi tak. Nie wycofamy się. Nie damy się. Przystąpimy do strajku żywnościowego. Jeżeli będziemy musieli, przystąpimy do strajku żywnościowego. Dlaczego spacyfikowano Uszczyki? Bo tam był urząd. Dlaczego nie spacyfikowano domu kolejarza? Bo to był tylko dom kolejarza. Natomiast strajk żywnościowy to już byłaby forma, być może jeszcze bardziej dla władzy uciążliwa niż okupacja budynku władzy. I dwa dni potem, czyli 12, dzieje się coś, czego historycy nie tylko nie wyjaśnili do dzisiaj, ale nawet nie dotknęli. Otóż wygląda to tak. W świetlicy lokalu Solidarności odbywa się zebranie przedstawicieli 28 najlepiej zorganizowanych, najbardziej radykalnych kół wiejskich, którzy radzą nad tym, w jaki sposób eskalować działania strajkowe. To znaczy tak, żeby władza miała nie tylko problem, że ktoś siedzi w budynku, który i tak nie jest w żaden sposób użytkowany, tylko rzeczywiście wieś zaczyna walczyć. To zebranie zaczęło się o godzinie 12 lutego. I proszę sobie wyobrazić, że w tym samym czasie, w południe, cztery osoby z naszym przewodniczącym Antkiem Kopaczewskim, Józkiem Śliszem i tajemniczym Henrykiem Kazimierskim, którym też jakoś pan się nie interesuje, chociaż to przypadek wyjątkowy, bo on został zarejestrowany jako tajny współpracownik w dniu podpisania porozumienia w Rzeszowie. Plus tam jeszcze Jerzy Dębniak. I w czwórkę idą do wojewody i wiecie co robią? Poddają strajk. Wtedy, to nie jakąś mądrością strajkujących, tylko wtedy odpada pierwszy postulat. Przyjedźcie, podpiszcie, nie będziemy upierać się przy rejestracji Solidarności. Oczywiście racjonalny postulat.
Wiecie, dlaczego ten nasz region był taki silny do końca, do stanu wojennego? Dlatego, że nikt nikomu o to nie powiedział jednego złego słowa. Po prostu graliśmy na różnych szachownicach taką symultankę, ale suma tego wszystkiego szła do przodu. Nikt nie powiedział nikomu z tej czwórki złego słowa, chociaż to poddanie się u wojewody było w absolutnej sprzeczności z tym, co koła wiejskie ustaliły 200 metrów dalej. No i to chyba jest taki dobry przykład na to, że nie zawsze wszystko, co idzie najdalej, jest najbardziej racjonalne, albo też, że trzeba wszystko wygrać, prawda? Liczy się jakaś tam suma i myślę, że gdyby było więcej czasu, to byśmy o tej technologii osiągania tej sumy maksymalnego zysku mogli dużo opowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponieważ trzeci z prelegentów, czyli Gabriel Janowski, nie dotarł. Jest za granicą i bardzo przepraszam. Rozumiem, dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do tej części dyskusyjnej i tutaj widzę, że Wiesiek już... Tylko mam taką prośbę, bo ponieważ rejestrujemy całość, żebyśmy tutaj do mikrofonu przy stole mówili. Ja tylko jedno pytanie do doktora Kozłowskiego. Ale on tak jakby trzymał się jakoś porządku. Dobra, dziękuję bardzo. Pan doktor mnie wywołał. Pytanie mu Janka Kułaja. W związku z tym pozwolę sobie jak gdyby uzupełnić. Bardzo żałuję, że nie ma oczywiście Gabriela, ponieważ no, on ma wiele do opowiedzenia. Natomiast ja zacznę od tego, że w moim pojęciu, zarówno wtedy, jak i dzisiaj, te naciski, które były na nas robione zarówno przez Kościół, jak i przez władzę o zjednoczenie, tak naprawdę miały na celu osłabić związki. To wcale nie było, żeby nas wzmocnić, tylko odwrotnie, żeby nas osłabić. Ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby chłopi wszyscy byli w jednej organizacji. Nie ma takiej możliwości. Każdy chłop jest u siebie panem. On najlepiej wie, jak tę kapustę posadzić, jak te drzewka, wrzątki poustawiać i tak dalej. I on ma trudno uwierzyć, że ktoś przyjdzie i mu będzie mówił, jak on to ma robić. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście są różne interesy różnych grup. Kompletnie inna jest rzeczywistość małych gospodarstw w jakiejś wiosce, a zupełnie jest inna rzeczywistość dużego producenta rolnego. W związku z tym, jeżeli wokół Gabriela i wokół innych, prawda, przy SGGW zaczął się tworzyć związek producentów, to tylko być zadowolonym. Oni mają swoje własne interesy i tych interesów chcą bronić. No, zupełnie inna potrzeba jest na wsi małopolskiej czy wielkopolskiej i tak dalej, i tak dalej. To nie chodziło o nazwę. To nie chodziło o nazwy, to chodziło o to, żeby spróbować wszystkich wepchnąć do jednego worka i w tym worku manipulować. I to, co tutaj opowiadał akurat przed chwilą Tadeusz o strajku i o manipulacjach przy tym strajku, które były, takich manipulacji było znacznie więcej, znacznie więcej. I ja powiem w ten sposób, że moja rola przy związku, przy całym tym ruchu chłopskim od samego początku do samego końca była rolą pomocniczą. Ja nigdy nie pretendowałem do bycia liderem tego ruchu, ani nigdy tak się nie przedstawiałem, ani nigdy w tym kierunku nie uczyniłem żadnego kroku,
Myśmy ze żoną postanowili pomóc tym, którzy są prześladowani, którym się odbiera prawo do gospodarowania na swoim i tak dalej. Nie ukrywam, że w tamtym czasie wszystkie sprawy, które były na wsi, w jakiś sposób przechodziły przez nasz dom na gimnastyczny. Wszystkie sprawy. Łącznie z naradami z ministrem Grochowskim, który jechał na strajk rzeszowski podpisywać porozumienie i łącznie z innymi, prawda, doradcami episkopatu i tak dalej, którzy przychodzili i siedzieliśmy tam. Na podsłuchu to oczywiście, w pełnej świadomości, ale próbowaliśmy jak gdyby znaleźć, ja jako pomocnik, znaleźć jakieś drogi wyjścia dla tego ruchu. Kiedy strajk rzeszowski wywindował człowieka z charyzmą na tamten czas, w tamtych okolicznościach, Janka Kułaja, jako, prawda, wielkiego lidera. Tydzień czy dwa tygodnie później spotkałem się z Jankiem Kułajem w Ludźmierzu, gdzie Janek Anto organizował wielki zjazd po Hala, Spisza i Orawy. I tam nie uczestniczyłem w tym spotkaniu organizowanym przez Antoła, natomiast siedziałem na mrozie w samochodzie przez 3 godziny, czy ponad 3 godziny i próbowałem przekonać Janka Kułaja, żeby dał się spokój z pretendowaniem do bycia przewodniczącym związku, bo nie podoła, bo nie ma wyobraźni, bo nie ma doświadczenia, bo go wystawiają na to specjalnie, żeby za jego plecami manipulować. Wystawiają go na odstrzał. On mi na to odpowiedział, ja mam poparcie Wałęsy, ja mam poparcie Kościoła, ja w to wchodzę. Niewątpliwie, jak gdyby uzgodniony na terenie kraju, nawet już na ten straszny zjazd poznański, który był takim wielkim sukcesem, prawda, zjednoczeniowym, a dla mnie był dużym kłopotem i zmartwieniem, ale uzgodniliśmy, że tam będzie Janek Antoł pretendował do bycia przewodniczącym i stanie do wyborów. I wielkim dla mnie zaskoczeniem było, jak wystąpił Janek Antoł i powiedział, piękne przemówienie, a na końcu powiedział: ja rezygnuję z ubiegania się o przewodniczącego i swoje poparcie przekazuję na Janka Antoła, na Janka Kułaja. No, nogi się pode mną ugięły. No, Janek Antoł potem mi tłumaczył, że on nie mógł być przeciwko wszystkim. Że on nie mógł być przeciwko Kościołowi i przeciwko Solidarności reprezentowanej przez Wałęsę i tak dalej, dlatego okej. Janek Antoł jest moim przyjacielem i bardzo go lubię i szanuję. Przynajmniej dzwonimy do siebie dość często, jeśli się nie odwiedzamy. Janek Kułaj również co parę dni czy co parę miesięcy do mnie zajeżdża i parę tygodni temu też u mnie w domu był. Żeśmy rozmawiali. Sprawa jest taka, że oczywiście Janek Kułaj nie był w tym momencie dojrzały do tego, żeby być przewodniczącym związku, ale nie chciał tego uznać, poniosło go. Natomiast ja myślę, że potem wielu kolegów ze związku, żeby go usunąć z tej pozycji, zająć jego miejsce, przedstawiali rzeczywistość w dużym uproszczeniu i w dużej nieprawdzie, ponieważ Janek Kułaj nigdy nie prowadził żadnych negocjacji z władzami w momencie internowania. Janek Kułaj zrobił błąd.
dał się podpuścić Malinowskiemu i innym, niestety również i biskupom do dzisiaj urzędującym, żeby dać wywiad w telewizji. I ten wywiad dał, on został zmanipulowany, nie poszedł w całości, tylko było nie, jak gdyby cała tego, nie ma o co walczyć, jadę do domu. I to było wszystko, co on powiedział. Ale to potem było, że Janek Kubaj zdradził, że Janek Kubaj nie miał prawa od tej pory pojawiać się na dożynkach w Częstochowie i tak dalej, i tak dalej. I mu blokowano, między innymi jak przyjechał raz, to go zamknięto w publikacji na cały czas dożynek. To nie chodzi o to, żebym ja kogokolwiek atakował. Ja uważam, że sprawa została w dużej mierze wygrana, oczywiście wygrana. To znaczy, ja w tym swoim wystąpieniu wcześniejszym nie mówiłem o wszystkich, o których należałoby powiedzieć, między innymi o mecenasach z Warszawy. Czy inicjatywy związkowe naprzeciwko Jacek Kurek i Bacyra, nazywał się z Krakowa jeszcze ktoś, próba mediacji, bo trzy różne inicjatywy i Kurek w pewnym momencie mówi, czy wy byście się zgodzili, żebyśmy mogli zajrzeć do waszych dokumentów, czy wy rzeczywiście macie członków koła wiejskie. Włosy mi się na głowie podniosły, my na pewno się nie zgodzimy. Ja żądam, żeby natychmiast kilka osób stąd do naszego biura wybrać dowolne listy, pojechać w teren i sprawdzić na wioskach. Nie mamy pytań. Mija zjazd w Poznaniu, mija strajk bydgoski, rejestracja Kubaj na czele związku. Staje sprawa pisma związkowego. Chyba poprzez episkopat desygnowany jest na redaktora naczelnego Władysław Bartoszewski. Prezydium jest Bartoszewski i mówi. A okazuje się, że już pismo zaczyna być przygotowane, już jest pakieta pierwszego numeru i Bartoszewski mówi, ja w tej sytuacji nic nie mogę zrobić. To pismo przygotowuje jakiś Andrzej Kłyszyński. Bartoszewski mówi, był to w czasach stalinowskich Kapuś podrzucany do cel i cieszyłbym się, jakby mi wytoczył sprawę, ponieważ ja to udowodnię przed sobą. To cały czas w tym tonie przyczynkarskim. I ostatnia sytuacja, naprawdę dramatyczna, bo jest grudzień 1981 roku i w hotelu na Solcu śpi Wałęsa, gdzie on zawsze rezydował, a pod drzwiami targamy się po szczękach z żyjącym już świętej pamięci Grzegorzem Palką. Grzegorz Palka odpowiadał w Komisji Krajowej za sprawy rynku, zaopatrzenia i tak dalej. A rząd wtedy wymyślił, bo się zatrzymał po prostu, zatrzymał się skup produktów spożywczych rolnych z uwagi na mechanizmy ekonomiczne, to nie był sabotaż rolników i po prostu zaczynało wysychać źródło towarów do sklepów spożywczych i związek, Komisja Krajowa poprzez Palkę poparła propozycję rządową, która była słynną wymianą 5 do 1. Jak rolnik sprzeda za 5 zł, to może sobie kupić towarów przemysłowych za złotówkę. I tu nie chodziło o proporcje, tylko chodziło o wymiar godnościowy. Tak jak był większy przydział węgla na świniaka niż na dzieciaka i tak dalej. I pamiętam Palkę, który mówi, jeżeli w ciągu 2 tygodni nie dostaniemy dostaw do sklepów, to jest po związku, po solidarności. A ja mu mówię, jak wasz związek jest wart kilograma kiełbasy, to niech upadnie od razu, a nie za 2 tygodnie. No, to starcie między związkowym, między Solidarnością Rolniczą a pracowników rozwiązał generał Jaruzelski 13 grudnia. Sprawa zeszła z wokandy, wróciliśmy w roku 90, starsi i mądrzejsi o 10 lat. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Mamy jeszcze 10 do 15 minut.
i proszę następnego. Nazywam się Michał Grabianka, jak już raz to mówiłem. Ja odniosę się do tego, co mówił kolega i przeczytam to, co pani Barbara Petysia-Grabiejowska napisała w raporcie 2016 Polska. W lutym 2016 minęła 35. rocznica podpisania ostatniego polskiego pakietu porozumień społecznych z lat 1980-81, czyli porozumień wierzchowsko-łuszczyńskich, które wprawdzie nie odegrały w historii Polski tak kluczowej roli jak porozumienia sierpniowe, jednak pominięcie tej rocznicy w mediach wydaje się znamienne dla debaty publicznej III RP. Pamięć o skomplikowanej i trudnej drodze rolników i mieszkańców wsi do porozumienia z władzami PRL w sprawie gwarancji prywatnej własności ziemi, konstytucyjnego zrównania gospodarstw rodzinnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym oraz sprawa rolników do własnego związku zawodowego nie weszła do zbiorowej pamięci Polaków. Wzmianki o rocznicowych uroczystościach w Rzeszowie oraz innych miejscowościach pojawiły się głównie w mediach lokalnych oraz na portach zainteresowanych problemami wsi i rolnictwa. Nie będę całości czytał, bo to szkoda na to czasu. Selektywna pamięć o porozumieniach zawieranych z władzami PRL w 1980-81 roku przypomina o sile stereotypu marginalizujących historię ruchu ludowego. Proszę Państwa, ja przyjechałem tutaj na tę konferencję z nadzieją, że gdyby to byli moje dzieci lub moje wnuki, to by się czegoś dowiedziały konkretnego o Solidarności, o działaniu Solidarności Rolników. O tym wielkim zrywie patriotycznym i tej wielkiej miłości do ojczyzny i do zniesienia tego, co dla tych ludzi było wręcz niemożliwe. A więc komunizm, który dławił ich możliwość życia. Co ja słyszę? Że dyskutujemy o problemach, o przywódcach, o różnych kłopotach i tak dalej. Nie mówimy o tym, co było tą głównym walorem. Ja na podstawie województwa toruńskiego mogę powiedzieć, że nam było trudno, bardzo trudno, bo z jednej strony całe skomplikowanie ruchu ludowego polegało na tym, że odradzający się ruch ludowy poprzez Solidarność miał swoje korzenie w PSL-owskim działaniu. I ci wszyscy działacze, którzy przetrwali tamten czas, chcieli zaszczepić PSL-owską mentalność do nowego kształtu ruchu ludowego. I oczywiście okazało się, że to się nie udało. Dlatego moim zdaniem to, co myśmy próbowali robić tam w Toruniu, będąc w tych ogniskach między Janiszem a Bartoszczem, między Chłopską, próba, to co powiedział przed chwilą Janusz, próba bycia jednym, niezależnym związkiem, dlatego że jaki problem był w tym, że ten związek był jeden? Że miał problem ze spadkami, a dlaczego? Bo były związki branżowe. I nie było można tych związków branżowych, jak gdyby włączyć. Cała siła komunizmu polegała na tym, żeby rozwijać te związki branżowe Solidarność Rolników. Ja wracam do komunizmu. Proszę Państwa, powstajemy dzięki oczywiście Solidarności Pracowniczej, to jest prawda. Przy to Wimorze powstał bardzo szybko ruch rolniczy, dlatego że przywozili żywność na strajki. Tam się nawiązała praca, była bardzo silna. Na początku września już pierwsze koła powstają w Grębocinie, w kilku miejscowościach. I poprzez pana doktora Matyjka udaje się nam otrzymywać salę, na których od października co dwa tygodnie były spotkania z rolnikami. Już w październiku mamy własny, jak gdyby taki mały komitet z wyłonionym szefem. Ale już nie będę mówił o szczegółach. Powiem tylko trzy bardzo ważne sprawy. W Toruniu pierwszy marsz przez miasto po ciężkiej nocy komunistycznej zorganizowali chłopi, rolnicy.
szliśmy przez całe miasto. Pamiętam, jak pan Stankiewicz z MKZ-u pisał na całą Polskę, żeby mi odwracili zrobienie tego marszu. Robiliśmy na siłę. Od nas się zaczęło. 3 maja. Chłopi do Wojska Trońskiego organizują wielką uroczystość, wielką manifestację z wielkim marszem przez całe miasto, z pieśniami i tak dalej, w strojach i tak dalej. Przyjeżdża Kułaj po rejestracji związku. Znowu jest około 15-16 tysięcy ludzi. To wszystko robią rolnicy. Potem, jeszcze przed tym jest tak zwana noc marcowa. Ja już nie będę mówił o wydarzeniach ludowskich, bo mam swoje zdania na ten temat. Ale jest noc marcowa. Proszę Państwa, całe województwa, a szczególnie nasze województwo, było tak zwanym pogotowiem strajkowym. Co to znaczy dla rolników przez miesiąc czasu być w pogotowiu strajkowym, załatwiać żywność, myśleć o wszystkich sprawach, oprócz tego w marcu, kiedy trzeba już wchodzić w pole, działać, to tego się nie da powiedzieć. I potem mamy strajk nasze wszystkie sprawy. I chciałbym na takiej małej figurce pokazać, że było nas około, nie wiem, ja nie liczyłem tych ludzi w czasie stanu wojennego, przez stan wojenny, ale było kilka tysięcy rolników zaangażowanych. Mieliśmy jedną z lepiej zorganizowanych, jeżeli chodzi o informacje, mieliśmy własną gazetę, mieliśmy różne rzeczy. I tak było w wielu województwach. I o tym mówmy. Zróbmy konferencję, czy dlaczego na przykład w książce, która była o Solidarności, o tym no, ani słowa nie ma. O mnie jako przewodniczącym komisji wyborczej jest tylko jedno słowo. Jest bardzo wiele rzeczy o ludziach. Na o co ja bym prosił? Są internowani rolnicy, a więc jest ta sztaba piękna. Czemu nie wydrukować ich życiorysów i nie pokazać, jak oni walczyli, kim oni byli, jakie mają korzenie, kim są? Dlaczego o takich ludziach, którzy dzisiaj są, mało kto wie? To co przeczytałem tutaj, proszę Państwa, my powinniśmy dzisiaj, albo jutro, czy pojutrze, zastanowić się, jak upowszechnić prawdę o tym. Bo przecież Rzeszów to jest insurekcja kościuszkowska, to jest powstanie styczniowe, to są wszystkie sprawy związane z uwłaszczeniem popów, ale to jest też poznańskie. To jest kiedy władze, to znaczy kiedy ziemiaństwo polskie szło na wieś i krzewiło i powstawały różne kultury. Dlatego ja dzisiaj z tego miejsca, mówiąc o tamtym czasie, mówię, panowie, mówmy pozytywnie. Mówmy pozytywnie. I sprzedawajmy to w naszych szkołach, wsiach, niech ta młodzież, która dzisiaj powstaje, ma wzorce. Przepraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już pan już miał. Potem 20 jeżeli, poproszę o uzupełnienie. Jeżeli nie będzie jakiegoś innego głosu z sali, to natychmiast panu oddam. I już pytamy, czy jeszcze ktoś z sali? Nie. Zapraszam. 20 sekund proszę uruchomić. Tak, bardzo proszę, bo będziemy kończyć tą część naszej debaty. Ten epizod z rozbijacką robotą w sprawie gazety Bartoszewski wspomina w jednej ze swoich książek i kwituje uprzedziłem, zrobiłem całkiem uprzedziłem. I drugi taki epizod, Wanda Pomianowska z ramienia prezydium przygotowywała wszechnicę związkową Uniwersytety Ludowe i kiedy poszły jej zawiadomienia w teren, okazało się, że wcześniej przyszły już inne i jej inicjatywa jest rozbijacka. Dziękuję bardzo. Jeszcze momencik chwilka. Czy jeszcze jakiś głos z sali? Nie widzę. Na 2 minuty oddaję głos Tadeuszowi Gąsemu. Dlaczego 2 minuty? Po pierwsze, mówmy prawdę. Badajmy, mówmy prawdę. Od propagandy, od PR-u są inni. Moje proste pytanie. Przy podpisywaniu porozumień rzeszowsko-uszczyckich było sporo ludzi, którzy potem zrobili kariery. Wiecie, kto zrobił największą karierę? Nie! Henryk Pracki, który był tam przedstawicielem prokuratora generalnego PRL-u,
W marcu 1983 roku sam został wiceprokuratorem generalnym, a potem był wiceprokuratorem generalnym III Rzeczpospolitej i pierwszym szefem prokuratury krajowej. To jest największa kariera. W latach 2000-2001 najbliższy współpracownik, prawa ręka ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, doktora Lecha Kaczyńskiego. W naszym rzeszowskim przekonaniu zbrodniarz komunistyczny. To jest prawda. To jest prawda. My nie możemy po prostu zamienić prawdę historyczną, nie możemy zamienić na robienie propagandy. I ostatnie zdanie. Proszę Państwa. Bardzo przepraszam, dajcie panu Tadeuszowi. Bo to nowość. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden element, o którym ci nie powiedzieć ani słowa. W ciągu tych 16 miesięcy okazało się, że bez samorządności na wsi wszystkie inne ustalenia, także większość tych, które były przedmiotem działania Komisji do Spraw Porozumień, nie są wiele warte, bez samorządności. I proszę zwrócić uwagę na to, że pewna eskalacja działań pod koniec okresu karnawału to nie były zawsze w każdym przypadku jakieś tam wyskoki czy chęć pokazania się, ale to było sięgnięcie po to, co było najważniejsze, a co niestety, jak Wiesiek mówił, że na niektóre rzeczy jeszcze było za wcześnie przed rokiem 80 i tak samo na niektóre rzeczy było za wcześnie na początku roku 81, bo wtedy jeszcze problem samorządności na wsi nie był tak bardzo istotny. Potem okazało się, że to jest podstawa i dorobkiem Solidarności jest to, o czym też czasem zapominamy, że ten temat, samorządność na wsi, przede wszystkim na tym pierwszym szczeblu, jako warunek niezbędny, został wtedy postawiony, podkreślony i już nawet była o to walka. I to jest także wartość Solidarności. Dziękuję bardzo. I znowu mamy 15 minut przerwy na kawę herbatę. Thank you.